nasze władze Polskiego Państwa Podziemnego starały się zatrzymać ludność polską, zatrzymać młodzież głównie tak samo, żeby nie wywozić, żeby ta młodzież nie uciekała, bo chodziło o to, żeby można było zorganizować oddziały partyzanckie, oddziały wojskowe, które będą walczyć z Niemcami wtedy, kiedy będzie realizowany plan burza. Myśmy organizowali dla ludności, życie ludności polskiej było organizowane. Bo tak jak wiadomo jest, że pierwsze to uderzenie na nasze wsie i osiedla polskie, to ludność, która się uratowała, to uciekała do miast powiatowych, a w powiatowych miastach były garnizony, nieduże garnizony niemieckie, które nie walczyły z tymi UPA, ale były jakąś taką, jakąś ochroną taką, pod ich ochroną ci nacjonaliści ukraińscy nie wchodzili do tych miast, prawda? A jak wchodzili, to były pojedyncze wypadki. Też tutaj się ratowała się w ten sposób ludność polska. W ludziach była pomoc, bo ta kompania warszawska, która przyszła, to jest, przyszło gdzieś 70 czy 80 ludzi, nieduża, ale to byli wszystko podchorążowie, to byli i oficerowie, i podchorążowie, którzy kończyli w Warszawie w konspiracji szkoły wojskowe i byli przygotowani jako dowódcy, przyszli dowódcy, prawda? Także tutaj mieliśmy tą pomoc. No i cała komenda okręgu wołyńskiego, która działała na Wołyniu, to składała się z oficerów przedwojennych, z przedwojennych oficerów, którzy przybyli na Wołyń. Między Turią i Bugiem w tym terenie to myśmy zajmowali teren 800 km kwadratowych, ponad 800 km kwadratowych. No, pamiętam walkę pod Sztuniem. To była pierwsza właściwie walka nasza z regularnymi jednostkami niemieckiej armii. Bo zaraz po mobilizacji, to pierwsze nasze walki z Niemcami to były nie z Wehrmachtem, nie z regularnymi jednostkami, a raczej z jakąś żandarmerią, z jakimiś siłami pomocniczymi niemieckimi i tak dalej. Bo oni nie mieli coś na tym terenie, bo to front był daleko. A później jak się front zbliżył, to były już te jednostki. To już były jednostki frontowe i pod Sztuniem to była walka z wyborową jednostką niemiecką. To było z 2 na 3 kwietnia w nocy. No to pamiętam tą walkę, bo po prostu ona była zwycięska przede wszystkim. Ja pamiętam te przejście przez bagna z różnych względów. Pierwsza rzecz to właśnie utopienie tego konia. Utopił się w bagnie koń naszego dowódcy Motyla. Przepiękny koń, on go strasznie lubił. I nie dał rady wyciągnąć. Te bagna jakoś wciągały po prostu. Na przykład jak człowiek trafił na takie bagno, to sam się nie wydobył. To go wciągało, prawda? Nie można było wypłynąć. Przerywał się kożuch. Na przykład na wierzchu był kożuch, rosła trawa. Jak się stąpiało, to się przerwało. I bagno, prawda? I koniec. A myśmy szli przez błota, tak zwane błota Horodziadyna. Nasza kompania szła na końcu kolumny, która liczyła 1700 ludzi, proszę sobie wyobrazić. Nasza kompania szła ostatnia. Batalion szedł na końcu, a kompania nasza szła ostatnia. To ja pamiętam, że ten prowadził nas oczywiście przewodnik miejscowy, który znał te wszystkie płytkie miejsca i prowadził, prawda? Więc to wszystko było zmącone wszystko, potąd szedłem, prawda, po pas.
I pamiętam, że chciało mi się pić. Bardzo mi się chciało pić. To ja tak odszedłem troszeczkę w bok, tego, w manierkę, nabrałem tej, w noc była, no, tej wody, prawda, zmąconej. Przykryłem jakąś szmatą, która była niby to chusteczka, żeby mi coś większego nie wleciało i sączyłem wodę to. I nic mi nie było, nic mi nie było. No i pamiętam, że nieśliśmy rannych. To było bardzo uciążliwie. Na prowizorycznych takich noszach, prawda, zmienialiśmy się i nieśliśmy tych rannych. No i pamiętam, że Niemcy jednak usłyszeli jakiś szum i zaczęli, że tak powiem, rakietami oświetlać ze swoich stanowisk na skraju tych bagien, prawda, ze strony zachodniej czy wschodniej. Zachodniej, ze strony zachodniej, zaczęli ostrzeliwać z moździerzy i artylerii. I te pociski padały, tylko że one nic tam nie robiły specjalnie, bo one się bardzo głęboko wbijały i dopiero tam wybuchały, także jakichś strat myśmy nie mieli. Ale po pewnym czasie przestały strzelać, prawda? Cisza nastąpiła. Więc co się okazało? Że Poliszucy, ci mieszkańcy Polesia tam, to oni na tych wysepkach, na bagnach, przetrzymywali owce po to, żeby nikt nie zabrał, prawda, i tak dalej. Oni tam ich trzymali. I na taką wysepkę spadło kilka pocisków tych pozdzieżowych. I te barany zaczęły beczeć. I Niemcy usłyszeli beczenie baranów. To odczynili, że ten szum, który słyszeli, prawda, że tej wody, prawda, że to barany zrobili i przestali strzelać. Także śmialiśmy się, że barany nas, że tak powiem, uratowali, prawda. No i pamiętam, że na brzegu, jakśmy o świcieśmy podeszli, tych 4 kilometry, tośmy szli całą noc, prawda, strasznie długo. Prawda, no dziś od godziny 12 czy 1, to już zegarku człowiek nie miał. No i pamiętam, że na brzegu o świcie już rozwinęło się, stał dowódca batalionu, porucznik Sokół. I na motyla wskoczył, bo ja szedłem z motyli. Mówił, no to byłem świadkiem tego. Mówił, co wy się tak gużdecie? Co wy się tak gużdecie? A motyl mu odpowiedział, tak, my się gużdżemy, niesiemy rannych i my wszystkich rannychśmy wzięli. Nikogośmy nie zostawili. No, mnie się wydaje, że jeśli chodzi o 27. Wojewódzką Dywizję Piechoty Armii Krajowej, to ona utworzona została na Wołyniu właśnie i skupiała pod swoimi sztandarami całą młodzież, prawie całą młodzież naszą na Wołyniu, prawda, tą młodzież. I to młodzież nie tylko z miast, ale i z wsi. To była bardzo liczna przede wszystkim, bardzo, no, stan osobowy w granicach 7 tysięcy wynosił, prawda. No i była to największa jednostka partyzancka nie tylko w kraju, ale i w Europie, bo która pod jednym kierownictwem walczyła przez 6 miesięcy, ponad prawie 7 miesięcy prawie walczyła. Prawda? A więc była to zorganizowana dywizja, która miała dowództwo, miała sztab, miała zgrupowania pułkowe, miała 9 batalionów w sumie piechoty, 2 szwadrony kawalerii, miała dywizyjne, takie jak saperów, łączność, miała kwatermistrzostwo zorganizowaną, miała służbę zdrowia i dwa szpitale. Miała
również duszpasterstwo było, żandarmeria była, prawda, żandarmeria dywizyjna. A więc była to jednostka zorganizowana na wzór już takiej prawdziwej jednostki i walczyła i przemieszczała się i walczyła się w takim ugrupowaniu, w całości, prawda, nie, że poszczególne bataliony walczyły sobie tam gdzieś, tylko one wykonywały rozkazy dowództwa dywizji, a nie samodzielnie działały, prawda? Także to było zorganizowane. My jak się zajmowali, to zajmowaliśmy obszar, prawda, powiatu i więcej, prawda? Tak to po prostu tam nie było, tam była rzeczywiście Polska już. Tam już była Polska. Więc w dokumentach, które się zachowały po naszej dywizji, jest rozkaz dzienny, który wydał dowódca pierwszej kompanii 1 batalionu 43 pułku piechoty, podporucznik Ryszard Markiewicz Mohort. To jest jeden z, bo w każdej kompanii był wydany rozkaz, prawda, pożegnalny po rozbrojeniu, ale ten się zachował w pełni takim jak w brzmieniu i w takim stanie jak był napisany. Więc ja go tutaj spróbuję odczytać. Otóż 26 lipca 1944 roku, dnia 25 lipca 1944 roku o godzinie 24 zostaliśmy w podstępny sposób otoczeni i rozbrojeni. To, co ukochaliśmy ponad wszystko, to, co opłaciliśmy krwią naszych braci, broń naszą musieliśmy bez walki z uciekającym wrogiem rzucić na ziemię. Żołnierze, idziemy do swych domów. Nie wiem, wiem, że większość z was nie ma własnych domów ani rodziny. Pamiętajcie o tym, że każda rodzina i strzecha polska będzie dla was rodziną i własnym domem. Wiem, że czeka was poniewierka, głód i bezdomność. Nie rozpaczajcie. Ta moc, którą zdobyliście w ciągu naszych walk, starczy wam na przetrwanie. Wierzę głęboko, że spotkamy się w szeregach Wojska Polskiego. Wierzę, że jeszcze pójdziemy do walki. Żołnierze, pamiętajcie o tym. Pamiętajcie o swych dowódcach, którzy was wiedli do walki, którzy z wami wspólnie cierpieli w czasie klęsk i radowali się po zwycięstwach. Czołem, chłopcy, do zobaczenia. Dowódca kompanii, Mohort, podporucznik.